Sprawdzamy dzisiaj, jak bramkarze trenują w Tuchowi. Po 12 godzinach w kopalni, obfitym obiedzie i przy nadwadze, może być to ciężkie, ale damy radę. Czy jak się czuję zmęczony, to znaczy, że rozgrzany jestem, czy co? Jeszcze nie. Będziesz czuć ból. Dawaj, zaczynaj, jak szpiżonko. Siderka, a robię co czas, no dobra. Ale elementarz. Na cwanceka tutaj. Elementarz tak zwany. Tak zwany na cwancyku. Oj, tutaj kolega bioderka, co jest? Wątpię na kolanach, nie? Ja cię ty. Chyba śrubami skręcone bioderka. Chyba bez testów medycznych chyba bramkarz przyszedł na te... Po znajomości. Pytanie jest do widzów, czy w lato robisz blond, czy nie? Czy zostaje trwała? Zrobisz przewrót w przód? Nie. A w tył? W bok mogę. Salto gwiazdę. Widziałeś ćwiczenie? Jedziemy. Zrobowałem baszki. I z nogami. Hop, przewrót w przód. Hop. I prawa, lewa. Okay. Jak było? Polsko ty, dobry jesteś. Odbudowa. Hop. Rzut piłki w kozioł. Jest wypchnięcie, ustawienie, uderzenie, pas po ziemi. Ja nie wiem, jak ją rzucić. Raz, czekaj, nie wróci. Hop, i teraz to czwarty. Rakiet! Jak oceniasz łapanie piłek? Łapię, w zęb. Ale Adrian. Zawodowo. Trzeba go zgłosić, bo ludzi brakuje, czasy są ciężkie. Hop, okej. Okay. I druga piłka od kralka. Raz. Kuba, to samo. No to sobie samemu po mordę zawalić, nie? Okej, dobra, łatwa piłka. Brawo. Ale inaczej ciało idzie. Tam się wszystko ten. Zawsze na lewą lepiej wyszło. Aha. No nie, no trzeba wstrzelić w okaże, czy nie. Ty nie wiem, no bo nie wiem, czy mam go poprawiać, czy nie, bo nie wiem, czy on będzie jeszcze bronił. Jak, jeżeli będzie chciał bronić, no to mówię, to niech przychodzi i ten trenera się pyta, bo od niego można się dużo nauczyć. Piłka trójka na reakcję. Po reakcji rzucasz szybko piłkę mu tutaj, w tą stronę tenisową. Jedna ręka. Wstajesz, piłka tenisowa, druga ręka do interwencji. I ziemi, tak jakby była dobitka, kladek uderzasz. Idziemy. Hop. Raz. Tak jest, raz. Staj, już. Dwa, okej. Okay. Stajesz. Raz. Trzy. Dwa, biegaj. To jest tak zwany podpasznik jadowity. Ja mogę pokazać, jak się robi makaron. No pamiętasz, jak parowałeś ten? Nad powrzeczką, pod powrzeczkę? Za kołnierz? Tak, piękne czasy. Chętnie? Żeby nie wybijać naszych zabawek. Hop. Dobre. I noga. Dobra, dalej środka. No, klasa B na razie jak najbardziej ze wskazaniami na A, pod warunkiem, że będzie trenował codziennie po półtorej godziny, to spowoduje to, że mamy czwartego bramkarza w kadrze. Nie robi tego pierwszy raz i widać, że piłkę trzymał dwa razy może trzy. Uważam, że będą z niego ludzie. Może bramkarz też. Okej. Brawo, nie na kolana. Brawo i do klankasz. Aj. No nie ma problemu, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Spoko. Jak wrażenia? Zapraszamy. No to jest świetne. Taka jednostka, nie? Ale jeszcze nie moja kondycja. A tu jeszcze strzały są jakieś, tak? Tak. No dawaj połapiesz jeszcze. Nie, dawaj. No czemu, jak się przygotował? Popatrzę z chęcią. Najważniejsze to, że jeszcze nic nie stało koledze na treningu. Bo takie obawy troszeczkę były, ale tak widać, że pozytywny, chociaż był trening bardzo lekki, moim przekonaniem takim zaplanowany, bo jest 48 godzin po meczu.
A tutaj powiedział, że intensywność była wysoka, ale taki właśnie. Wybraliśmy trening, żeby mógł potrenować sobie, że nie był dzisiaj taki intensywny, także pozytywnie jestem do kolegi nastawiony. Także tak, z mojej strony to tyle. Gdyby ktoś miał wątpliwość, gdyby ktoś myślał, że praca bramkarza to jest łatwy kawałek chleba, nie jest. Ja już kondycyjnie odjeżdżam, także szapoba dla chłopaków, oni ciągle walczą. Ja trenowałem nie wiem ile, ale no kilkadziesiąt minut na pewno. Oni ciągle tam walczą, także i powodzonka. Tutaj ma. A co robi gość? Kurwa mać, ale jestem szybki, nie? Dawaj, 10 ostatnich. Ja pierdolę. Już, dwie ostatnie i uciekam. Kurwa, ostatnie. Dzięki panowie. Fatalnie jesteście. Tak chciałem powiedzieć na koniec, że ktoś mi kiedyś zadał pytanie i w sumie byłem w zakłopotaniu wielkim, czym się różni pomarańcz od szafy. Nie wiem.